W tym roku odbywa się już 15. akcja sprzątania świata. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Moja okolica bez dzikich wysypisk. Około 800 osób odwiedziło dzisiaj nasz park. Sprzątamy ścieżki edukacyjne, trasy turystyczne, drogi gminne. Wychodzimy z działaniami również poza teren parku. Tak naprawdę akcja rozpoczęła się już wczoraj. Grupy kajakowe sprzątały brzegi Czarnej Hańczy na odcinku od Czerwonego Folwarku po miejscowość Okułek. Po sprzątaniu grupy mają szansę na i okazję na zabawę przy ogniskach. Przygotowane są kiełbaski wraz z pieczywem. Dzisiaj przeszliśmy około 8-10 km. Zebraliśmy dużo śmieci typu puszki, butelki i trochę różnych plastików. To jest świetnie, karkówka jest przepyszna i kiełbaski. Trochę ciężko było, ale dobrze. Na przykład jakieś zderzaki, kawałki, szkła dużo, butelki, reklamówki, paliwo też od samochodu. Kole! Kole teraz. Z piciem też.